Opinia nasza będzie w poniedziałek. Przygotujecie bardzo, Państwo taką... Oczywiście, bardzo niepokoją mnie te dwie nowe izby, ale nie co do tego, że myślałam, że ich nie będzie, szczególnie tej dyscyplinarnej, ale to niepokoi mnie, jaki może być sposób procedowania, jakie konsekwencje powołania tych izb. Czy Sądowi Najwyższemu groził politycznienie, upartyjnienie? Nie wiem. Zobaczymy, kto będzie powoływany na nowych sędziów Sądu Najwyższego. A kwestia rozstrzygania ważności wyborów? W tej nowej izbie z ławnikami. To budzi wątpliwości? Dla mnie budzi wątpliwości w ogóle przesunięcie kwestii wyborów do tej nowej izby, która nazywa się kontroli, później spraw publicznych. Ponieważ Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych bardzo dobrze wywiązywała się z zadania oceny wyborów każdych. Nie było żadnych pretensji co do niej, nawet przez partie polityczne, które nie dostawały finansowania. Ta Izba na pewno będzie jeszcze zajmowała się w przyszłości, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, sprawami mediów. I ona ma orzekać z ławnikami. I to jest niepokojące. Czy dla Pani to jest... O tym nie rozmawiajmy. Czy czynnik społeczny to jest dla Pani rzeczywiście w momencie, kiedy ławnicy mają być wybierani przez Senat, czyli przez polityków? Czy to w ogóle można mówić o czynniku społecznym? Czynnik społeczny to może być, ale różnie może być wybierany. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Bardzo Państwu. Bye.